Jedyne imię. Jedyne imię. Tu na ziemi. Pod tym niebem. Imię Jezus. Wielokrotnie go słyszałeś. Wielokrotnie mówiono do ciebie o tym, że on kiedyś żył. Chcę, żebyś dzisiaj się dowiedział, że on żyje. On jest realny. Nazywam się Artur Cerojski. Byłem człowiekiem, który działał w grupach przestępczych w tym kraju. Mając 17 lat zamordowałem człowieka. Przesiedziałem wiele lat w więzieniach. Produkowałem amfetaminę i trułem nią dzieci. Byłem człowiekiem, który trzykrotnie umierał od kokainy na ulicach tego miasta. A dzisiaj mówię do was o tym, że przez imię Jezus zostało uratowane moje życie. Przez imię Jezus w więziennej celi 20 lat temu w Sztumie upadłem na kolana i powiedziałem: Boże, jeżeli Ty jesteś, to chcę Cię poznać. Chcę, żeby moje życie się zmieniło. Chcę, żeby Twoja potężna moc przeniknęła mnie. Nie mogli mi pomóc lekarze, terapeuci, prokuratorzy i sędziowie. Ale potężne imię Jezus wywarło wpływ na moje życie. Dzisiaj mówię Ci o tym, że Twoje życie również może ulec absolutnej zmianie. Przez prostą wiarę. Wiarę w to, że Bóg Cię kocha. Ale to nie jest miłość, o której mówisz ten świat. Ta miłość dała swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta miłość to nie jest Kościół. Ta miłość to nie są sakramenty. Ta miłość to nie są dobre uczynki. Ta miłość dała swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To ta miłość mnie podniosła. Ta miłość ma imię. To imię Jezus. To imię, które musi brzmieć w Twoich uszach. Niech to brzmi. Niech to nie daje Ci spać. To nie jest mały, słaby Jezusik, o którym śpiewają kolędy. To wielki Bóg. Pan Panów i Król Królów. On cały świat ze sobą pojednał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Nie było drugiego takiego. Przeżył na ziemi 33,5 roku, a potem umarł na krzyżu i stał z martwych w ciele. Nie było kozaka, który to zrobił. On umarł za moje i twoje grzechy, po to, abym ja i ty nie musielibyśmy iść do piekła. Nieważne, czy wierzysz w te rzeczy, ważne, że możesz w nie uwierzyć. Ważne, że usiądziesz na swoim łóżku dziś wieczorem i powiesz: Jezus, słyszałem od Ciebie, od jakiegoś odpała na ulicy. Jeżeli realnie żyjesz, objaw mi się. Chcę Ciebie poznać. Chcę spotkać się z Tobą, Jezus. On jest Bogiem. On jest życiem. On jest w stanie doprowadzić Twoje życie do wieczności. On świat ze sobą pojednał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. On może doprowadzić do tego, że twoje zmurszałe od tego nędznego blichtru światowego ego padnie w jednej sekundzie i narodzisz się z Bożego Ducha. On przyszedł tu na ziemię po to, aby każdy, kto w Niego wierzy, mógł narodzić się z Bożego Ducha. Człowiek rodzi się martwy duchowo, musi się narodzić z Bożego Ducha. To przesłanie Ewangelii. Przesłanie Ewangelii. Zrób dziś prostą rzecz. Aktem wiary. Uwierz w to, że Jezus umarł za twoje grzechy. Że wstał z martwych w ciele. I powiedz, że chcesz go do swojego życia. On przyjdzie. On jest Bogiem. On jest Stworzycielem. Nie czekaj na sąd ostateczny, bo tam się z niczego nie wytłumaczysz. Tam ci zadają jedno pytanie. Czy oddałeś życie Jezusowi Chrystusowi podczas twojego życia na ziemi? Tam nie będzie pytań, czy byłeś dobry, czy zły. Zrób to dziś. Zrób to tak, jak ja zrobiłem. A wszystko zmieni się w twoim życiu. Pamiętaj o potężnym imieniu Jezus.